18 maja w Wejherowskim Parku odbędzie się festyn rekreacyjny Wejherowo Biega. Biuro festynu w amfiteatrze będzie otwarte w sobotę od godziny 8 do 10.30, natomiast o 10.35 zaplanowano wspólną rozgrzewkę. Starty rozpoczną się o godzinie 10.45. Przygotowano 5 tras. Dla dzieci w wieku do 6 lat trasa 300 metrów, dla dzieci pomiędzy 7 a 10 rokiem życia 500 metrów, natomiast dla wszystkich pozostałych w podziale grup wiekowych trasa o długości od 900 metrów do 4000 metrów, więc myślę, że tych tras każdy znajdzie coś dla siebie, dystans, który jest w stanie pokonać, nieważne w jakim czasie, bo to się nie liczy, chodzi o to, aby pobiec, abyśmy wspólnie w najbliższą sobotę się bawili. W biegach po raz pierwszy obowiązuje wpisowe 5 zł dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia i 10 zł powyżej 18 roku życia. Pakiet startowy składa się z koszulki, butelki wody oraz okolicznościowego medalu. Wszystkie środki zgromadzone z tej opłaty zostaną przeznaczone na rzecz Wejherowskiego Stowarzyszenia na rzecz osób z autyzmem. W związku z tym nie tylko biegamy, ale także pomagamy, wspieramy nasze Wejherowskie Stowarzyszenie. W biegach nie obowiązują zasady rywalizacji. Jedynym warunkiem jest ukończenie wybranego dystansu. Tą akcję należy kontynuować. Od samego początku była organizowana w ramach akcji Polska Biega, czyli tym celem głównym było rozbieganie polskiego społeczeństwa. Myślę, że to się udało, bo obserwujemy od kilku lat wzmożone zainteresowanie biegami. Wiele osób biega amatorsko i w biegach krótszych, dłuższych i też takich półzawodowych. Także myślę, że biegać warto. Warto dbać o swoją kondycję fizyczną, także psychiczną. Także zapraszam serdecznie w najbliższą sobotę do Parku Miejskiego Wejherowo. Biega po raz kolejny, pobiegnijmy razem. Po zakończeniu biegów spośród uczestników, którzy ukończyli trasę, rozlosowane będą nagrody rzeczowe. W biegach obowiązuje limit zawodników, jest to 950 osób. Patronat honorowy nad zawodami objęli prezydent miasta Wejherowa oraz starosta wejherowski.